Boga, bo tydzień się posypał, poza tym teraz jesteśmy na weselu, w poniedziałek były święta, a potem moje dzieci zachorowały, więc no, jest jak jest. Ale jesteśmy w super miejscu, w ogóle w pokój, tam jest jeszcze jeden. Tu, tu i tu. I super jest. Pokażę wam jeszcze otoczenie tutaj, bo jest, wszędzie są pola. Poniedziałek. Tu jest moja druga kawusia i powiem wam, co się działo do tej pory, bo nie było odcinka w sobotę, bo ja wam opowiem, dlaczego nie było tego odcinka w sobotę. No, w poniedziałek były święta, więc bardzo ciężko mi jest w ogóle też ze świąt, to ja mam tylko przebitkę, jak jajka są pomalowane, bo źle mi się nagrywa, właściwie jest to niemożliwe trochę. Kiedy wszyscy są w domu i w ogóle kiedy moje dzieci są w domu, już we dwójkę, kiedy są w domu z Mikołajem, tym najmłodszym, jeszcze się da. No i to były święta. Później wtorek, środa, to mówię, mam dużo książek, no to czytam, zajmę się czytaniem. A w czwartek mój syn się rozchorował i został w domu, więc już było tyle. A w piątek się okazało, że my idziemy na wesele. Ja wiedziałam, że my idziemy na wesele, ale ja byłam święcie przekonana, że my na te wesele idziemy w sobotę. Ja nie wiem, jak to się stało. No więc w piątek poszliśmy na wesele. Wesele było piękne, w ogóle to był najładniejszy plener, jaki widziałam do tej pory. Znaczy, jeżeli chodzi o jakby otoczenie. Pola wszędzie i super. Fajnie było. Pobawiliśmy się, ale powiem wam, dwie piosenki. Ja mówię, kondycja nie ta. Po 3 latach bycia albo w ciąży, albo na macierzyńskim, to kondycja leży i kwiczy. Moja przynajmniej. I w zeszłym tygodniu dostałam jeszcze 3 książki mi przyszły. Właściwie nawet nie w zeszłym, tylko chyba w piątek je dostałam, ale otworzyłam je dopiero po świętach. No bo tak jak mówię, nagrywać z moimi dziećmi, to od razu by mi to gdzieś pozabierały i w ogóle. Więc tu przebiteczka. Pokażę pustynny książek, księga pierwsza i druga, no bo wiadomo, jak przeczytałam cykl demoniczny, no to nie możemy się zatrzymywać. To jest cykl zmroku. Jestem super ciekawa i w ogóle wydania też są piękne. I co wam powiem, co jest ciekawe, teraz mapka jest taka prawie, że w 3D. Wcześniej był taki rzut z góry, a teraz mamy taki z głębią. Dobra. I jeszcze Godzina Wiedźm, Alexis Henderson. I jest to bardzo ładnie wydana książka. Super. Widzicie, jaka fajna. Ładna. W twardej oprawie. I bardzo ładnie wydana. Bardzo mi się to podoba. Nagrywam teraz tym drugim aparatem, więc jeżeli będę gdzieś z boku, znaczy nie drugim, tylko tym, no tym z tyłu. Jeżeli będę gdzieś z boku, nie będzie mnie widać, to wybaczcie. Będę musiała nagrać jeszcze raz. No i jeżeli chodzi o te książki, no to jeszcze przyszła mi paczucha. Dzisiaj do mnie przyszła, bo miała przyjść w piątek, ale ja byłam na weselu, o którym zapomniałam, że jest w piątek. No i dobra. Co my tu mamy? Ja wiem, co ja tu mam, ale nie wiem. Grubaśne. Ta-da! O! O! Widzicie? Ta-da! Płoń dla mnie, Ilona Andrews. Ładne, fajne. Takie złociutkie. Wzięłam sobie tą okładkę, jest jeszcze taka fioletowa. Ale ja wybrałam sobie tą. O, i tu takie niebieskie. Lubię.
lubię te, jak takie są jakieś zaskakiwajki. O, taka jest ta druga, tylko taka fioletowa. Fajne są te kolory. Nie ma obrazków. Ja lubię obrazki, no ale trudno. Ale fajnie, jest taka grubsza niż Ilona Andrews, niż seria od Kate Daniels. Troszkę. No i tak, widzicie, tyle jeszcze do mnie przyszło. A będę czytać. Na razie jestem po prostu na... czytam bok. Blask ostatecznego kresu. Jestem już tu, za połową. No, powiem wam, tu się dużo dzieje i czyta się to. Nie wiem, czy mnie widać. I czyta się to... No, czyta się to szybko, ale tego jest dużo. I dużo jest informacji, więc tak naraz do tego też dobrze nie jest przyjmować, bo potem nie wiadomo, co się działo. Jakby zapominam to, co już było na początku, bo tyle się dzieje. I no, ale to czytam to. Przeczytałam calutkiego, malowanego człowieka. Spoko. Fajnie było sobie wrócić do początku, jak już się przeczytało całą serię. Bo ja właściwie później nie wiedziałam, ile było na przykład Jardira w pierwszej części. Już zapomniałam sobie. A niewiele go było. Super. I jedyne, co mogę tak na szybko powiedzieć, to przy scenie Arlena z Liszą za dużo rozkminiał. Jakby w takich momentach nie wiem, czy ludzie aż tyle przemyśleń mają w głowie. I kto wie, ten wie. Paśnik Jacek Dzieci. Przeczytałam. Bardzo fajne. Takie, jak mówię, takie nostalgiczne mocno. Z tym, że no jest tu takie pewne przesunięcie względem jakby mojego wieku, ale ja chyba byłam grzeczniejsza niż ten bohater, dlatego to, co on tutaj robi w gimnazjum, ja faktycznie znam z liceum i przełomu gimnazjum i liceum i podobnie było. Po prostu dzieciak wcześniej zaczął. I tak. I takie bardzo wspominkowe. Trochę w klimacie, czy bardzo w klimacie Jakuba Małeckiego, no ale wiadomo, jakby to jest debiut, więc jeszcze tam trochę brakuje. Natomiast bardzo przyjemnie mi się to czytało. Będzie recenzja, oczywiście, że będzie. No i jestem na ostatnim opowiadaniu. Jeżeli mi syn nie wyciągnął. O, ostatnie opowiadanie, ale jest go dużo. Tak wam pokażę. To jest jedno opowiadanie i tak. To jest tak bardzo nie wiadomo, jak ocenić to. Znaczy, ocenić, że spoko, ale nie wiadomo, jak to opisać, te opowiadania. Bo są tak dziwne. Jak macie ten obrazek i tu jest pełno wszystkiego, to takie właśnie jest, takie są te opowiadania. Pokażę wam z bliższa. Takie są te opowiadania. Raz gdzieś są jakieś duchy, raz jest magia, raz, nie wiem, czy ktoś jest chory psychicznie, czy nie, tu gdzieś jakieś odcięte ręce, tu jeszcze jakieś wiedźmy, jakieś powiązanie z czary, jakieś rzucane klątwy, powiązanie z wodą, z najróżniejsze, naprawdę. Ale bardzo fajne. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Ciekawe. O. No, więc co? W tym tygodniu zostaje na pewno Blask. Będę czytać Ukochane dziecko, ten schron przeciwczasowy. No i chyba zacznę tego Pustynnego księcia. Tylko, żeby zacząć Pustynnego księcia, muszę skończyć Blask ostatecznego kresu. Bo to jest podobny świat, nie identyczny, ale taki, wiecie, no nie wiem, mediewistyczny, z jakąś dziwną magią, z czymś w tym stylu, z jakimiś demonami, z morami, tutaj jakby zło wychodzi na świat, bardzo podobnie mniej więcej, więc no nie mogę tego czytać razem, bo mi się pomiesza, zwyczajnie. Godziny Wiedźm jeszcze może machnę, jak mi się uda. No, będzie czytania. Na szczęście Pustynny Książę jest w audiobooku, więc na pewno szybciej sobie go machnę, tą część w audiobooku, bo mam ochotę ją poczytać i troszeczkę się nad nią tak popławić się w tym świecie. Nie chcę tego za szybko przeczytać. Rozumiecie, o co chodzi? Jakby ja wiem, jaki to jest świat, że to jest kontynuacja. Znam ten świat i lubię go.
i chciałabym sobie go nie przeczytać szybko. Chciałabym sobie dawkować. Dobra, na tyle do dzisiaj. Na dzisiaj to tyle. Taki to będzie długi chyba update. No bo 2 tygodnie jednak minęły. Więc tak. A w tym tygodniu, to nie będę Wam mówić, bo to już będzie ten tydzień. Ale powiem Wam. O, w tym tygodniu będę nagrywać na pewno recenzję dzieci, recenzję młodych dam, malowanego człowieka. Chcę zrobić też od całej cyklu demonicznym właśnie zanim zacznę pustynnego księcia, bo też nie chcę, żeby mi się to pomyliło, bo wiadomo, kontynuacja tam mi się pomylić postaci. Więc okej, tyle. Tyle chciałam powiedzieć, na razicho. Cześć, witam Was we wtoreczek, na chwilę tylko, bo chciałam Wam na bieżąco powiedzieć o Płoń dla mnie, Ilony Andrews. I ja wiem, że miałam tego nie czytać teraz, w tej kolejności, ale okazało się, że jest też audiobook, więc jak dla mnie super. Tyle sobie już zdążyłam przesłuchać dzisiaj. I w ogóle to, że mam też taką książkę, jest super połączenie ze słuchaniem audiobooka. No, bo mogę sobie zobaczyć, że tutaj przed prologiem jest taki opis świata króciutki. I to jest super w ogóle. No, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że póki co, nie wiem, czy tak będzie, ale mamy główną bohaterkę Nevadę, której z prywatnym detektywem i każą jej znaleźć pewnego faceta, Adama Pearsa, który jest piromantą i który podobno kogoś zabił i który jest podobno straszny i ona się boi, że on ją zabije, i poza tym jest też zabójczo przystojny i bogaty i wydaje mi się, że po prostu grubymi nićmi tutaj nam szyją romans, gdzie wiecie, ten zły okaże się jednak tym super cool, tak jak w przypadku Kurana, i zobaczymy. Tak chciałam Wam się podzielić z tym, że jeszcze nic nie wiadomo, ale z opisu tak mi to wygląda. Zobaczymy, czy mam rację, czy nie. Przy okazji, tu jestem już na blasku ostatecznego kresu i powiem Wam, że moje odczucia są takie jak przy wcześniejszych tomach, czyli że wszystko jest super poza Davianem. Ja nie wiem, dla mnie to jest najsłabsze ogniwo. Jest tu o nim więcej, bo w końcu się dowiadujemy. No jeszcze się nie dowiadujemy, kim on jest, ale no więcej nam się troszeczkę wyjaśnia. Podobnie jak w drugiej części, im więcej nam się wyjaśnia, tym więcej jest niewiadomych. Tak, i więc myślę, że w tym momencie już zacznie być tych niewiadomych coraz mniej. A, i w tym momencie zaczyna się wielka potyczka. No, powiem potyczka, ale nie będę nic mówić więcej, żeby tam nie spoilerować. I wybaczcie, że moje dziecko, ale no, chciałam Wam powiedzieć i myślę, że nie będę miała później więcej możliwości dzisiaj. I no, więc Davian na razie, ale w ogóle wiem, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć. Nie widzę się tu, więc nie wiem, czy widzicie tą książkę. Otóż, wczoraj sobie czytałam, jakby czytam już od kilku dni i ta książka się nie kończy. I potem poszłam spać. I w tym śnie wpadłam na pomysł rozwiązania pewnego plot twista. Czujcie? Śnią mi się rozwiązania książek. I też nie wiem, ale tak mi się to wydaje. Ale tak zaskoczyło mi to, no mówię Wam. Obudziłam się i myślę, to będzie tak. I zobaczymy. Zobaczymy, jak się okaże, że tak, to Wam powiem, czy tak, czy nie. No, dobra, na dzisiaj to wszystko. To są książki, których jestem w trakcie, bo wszystkie inne skończyłam na razie i zacznę sobie czytać trzecią, ale jeszcze nie wiem, czy tą, czy tamtą. To na razie pa. Cześć, w czwartek. Właśnie skończyłam Płoń dla mnie, Ilony Andrews. Zapytacie, o, jak to tak szybko? No słuchałam audiobooka, więc 2 dni i audiobooki to się, wiecie, same się czytają. W każdym razie na bieżąco mogę Wam powiedzieć, że jestem rozczarowana. To jest romans w świecie magów, w świecie urban fantasy, urban fantastycznych magów, znaczy magowie we współczesnym świecie, ale jest to romans kobiety, która ma wysoki kompas moralny z psychopatą.
I właściwie to tam jest dwóch facetów i obydwoje są psychopatami. Jedyny plus tej relacji to wam nie mogę powiedzieć, bo byłby to spoiler. Właśnie go przed chwilą powiedziałam i musiałam to usunąć, bo stwierdziłam, że to zbyt wielki spoiler. Ale tak, świat jest całkiem przyjemny, no bo magowie, każdy rodzi się z jakąś konkretną magią, są rody magiczne, które naprawdę odgrywają jakby dużą rolę w tym świecie. Czy może nie w tej historii, ale jakby w tym świecie. I do tego takie wątki kryminalne, detektywistyczne są spoko, bardziej detektywistyczne. Ale poza tym, to jest to książka o męskich klatach, to raz, a dwa, właśnie ten bardzo niezdrowy romans. Ja wiem, że są fanki takich i fani takich relacji. Ja nie jestem. Uważam, że no jakby każdy czyta na swoją odpowiedzialność i każdy ma swój mózg, ale no nie lubię. Nie lubię, kiedy beatyfikuje się to, że on jest dupkiem, a ona się podnieca na każdy po prostu i za każdym razem jak go widzi, bo tak tutaj jest, tylko że ona walczy ze sobą, nie? Że w tym jest lepsza od po prostu Belli ze Zmierzchu, że walczy ze sobą, chociaż on tak bardzo ją kręci. Więc no, to nie jest dla mnie książka. Ale wiecie co? Ja przeczytam tą kontynuację, bo to jest pierwsza część. Bo wydaje mi się, że on się będzie robił coraz lepszy, żeby ją zdobyć, ale właśnie to jest drugie największe kłamstwo, że te wszystkie kobiety myślą, że o, on się dla mnie zmieni. Nie zmieni się. Nie w prawdziwym życiu. No, więc jakby gdyby wyciąć ten wątek romantyczny i gdyby nie te po prostu rozprawianie o klatach non-stop, to byłoby spoko. Bardzo podoba mi się taki wątek ciepłej rodziny tej Nevady, głównej bohaterki. Tam jest jej mama, jej babcia, siostry i kuzyni i oni tworzą taką naprawdę cieplutką rodzinę w kontrze do tych wszystkich psychopatycznych przystojniaków. Więc no w recenzji, w co ja czytam, opowiem wam o tym więcej i opowiem wam o tym mniej emocjonalnie. Ale teraz przed chwilą to skończyłam i no smutno mi, bo ja bardzo lubię serię OK Daniels. Tam tego nie było. Tam w tej pierwszej książce tam było. No Kuran był zaborczy, ale zaborczość Kurana z tym, co... Jeżeli czytacie, bo ja nie czytam takich romansów, że wiecie, ten bad boy i w ogóle, ale czytałam takie mangi i to jest taki właśnie archetyp bohatera. To ten, który po prostu jest zimny, kalkuluje wszystko i ona z nim jest, pomimo tego, że on jest wredny, jest dupkiem, ale ona wierzy, że on się zmieni. No to tutaj ta przynajmniej jakby pomimo tego, że po prostu drży z podniecenia na każde jego skinienie, to trzyma się i udaje, że nie. Widzicie, jak mi bardzo źle na serduszku, że tak to się potoczyło. No nic, no. Jeżeli to po prostu to nie jest mój typ relacji. Ja nie lubię nawet czytać o takich rzeczach, bo to jest tak bardzo naiwne. No nie, ja nie jestem kobietą, która rozkłada nogi na widok bad boya, który miesza ją z błotem. No nie. Dobra, no to tyle. Już nie będę marudzić więcej. Co do boku, no to jestem coraz bliżej koniuszka i powiem wam, że było jedno zdanie. Ktoś się w końcu zainteresował tym, skąd się wziął Dawian. No dobra, no pewnie to będzie taka wisienka na torcie. I mam nadzieję, że w moim śnie to się sprawdziło. No. Popowiem wam o całości, jak to skończę. Może dzisiaj? To do zoba. Cześć, witajcie w sobotę. Wyjątkowo w sobotę, bo jest długi weekend, to tam będziecie mieć dużo czasu, żeby to obejrzeć. Znaczy, że mówię do was w sobotę. Poza tym jedno dziecko jest u babci, więc mogę coś nagrać. No dobra, podsumowanie.
Podsumowanie. Szybko, szybko. Podsumuj. Nawet sobie tu zapisałam na karteczce, co mam Wam podsumować. Więc tak, po pierwsze, to jak nie urok, to przemarsz wojska, jak mówi mój dziadek. I to znaczy, jak nagrywam Wam przednią kamerą, to słońce fika koziołki. Jak nagrywam tylną, to fokus gubi zasięg. Więc postanowiłam nagrywać przednią, przynajmniej się widzę, i nie ruszać się. Żeby światło nie migało. Ale no, oczywiście, ja muszę gestykulować, więc staram się, ale nie obiecuję nic. No i dobra. Jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam, to, no to już słyszeliście moją smutną opinię na temat Płoń dla mnie. Wiecie, ona, ta książka, poza tym, że tam był ten romans, który był, to z tej warstwy jakby wszystko inne było spoko. Więc jeżeli lubicie, no to takie, nie przeszkadzają Wam takiego typu relacje, no to myślę, że spoko Wam się będzie to czytać, a wręcz, że będziecie czytać z wypiekami na twarzy. Bo metafor opisujących męską klatę i ogólnie męski wygląd jest tam dużo. No, do tego skończyłam Blask utraconego świata. Bałam się, bo przy tak typu tego książkach jest dużo filozofowania na końcu. A nie było. Było spoko. Tak w miarę. Że to nie było tak, że ostatnie po prostu 50 stron to była rozmowa i filozofowanie. No. Także tak. No, miałam rację w moim śnie. Wiecie, to się później, już można się potem tego domyślić, ale to jest, ja jak czytam książkę, to czytam tam fabułę i jak już jestem tak super blisko, że każdy by się połapał, to ja wtedy mówię, a no faktycznie, no tak, to tak mogło być. No i czytam dalej. Nie jestem takim, wiecie, Sherlockiem, że od razu się zatrzymuję i myślę, to jakby to tutaj, no nie, ja tam, wiecie, czytam tak. No, jakby nie mam czasu się zatrzymywać nad tymi tajemnicami. No a tutaj dzięki mojemu snowi odgadłam szybciej, jakby odgadłam tak, że normalnie to bym jeszcze odgadła dopiero 50 kartek później. Było kilka takich plot twistów, że do samego końca nie wiedziałam, jakby, że były zaskakujące, no bo jakby postaci nie pojawiały się do tej pory i jeszcze inne też. W ogóle to było jedno zdarzenie, które oni się o tym dowiedzieli i ja teraz nie wiem, czy ja o tym wcześniej wiedziałam, czy to było we wcześniejszych książkach, musiałabym chyba sobie poczytać. W ogóle to w takim wypadku jak te grubaśne książki, to audio, e-book jest super rozwiązaniem, bo musiałam sobie się cofnąć do echa. Gdzieś tam jest. O, tu. Musiałam się cofnąć do echa, pomimo tego, że na początku tu jest streszczenie, żeby coś tam sobie doczytać. I wiecie, no wpisałam w wyszukiwarkę po prostu daną osobę, no i tam sprawdzałam, który to jest fragment. Jakby, no nie ma to sensu przy głównych bohaterach, no bo będzie milion wyników, ale jak są takie konkretne jakieś rzeczy, albo na przykład dzieją się w konkretnym miejscu, które wy pamiętacie, to można sobie łatwo wyszukać. Nie trzeba tak kartkować, tylko wiecie, w e-bookach wam wyszukuje, tak jakbyście Ctrl F zrobili. No, więc fajnie, podobało mi się to. Ja muszę jeszcze zastanowić tak dokładnie, co i jak, ale no, jako zakończenie serii, to mi się podobało, naprawdę. Dużo się działo, dużo nowych rzeczy się działo, ale jakby to jest w całej tej serii, że w Echu działo się dużo innych rzeczy niż w jedynce i tutaj też się dzieje dużo rzeczy. Są pewne wątki kontynuowane, ale dużo pojawia się takich zupełnie nowych. I to mi się akurat podobało. Na początku trochę byłam taka, że o Jezu, zaś coś nowego, już koniec książki, a tu... ale spoko. Ogólnie to fajnie. Tak zawsze coś dzieje. Malowany, to już Wam nie będę mówić, no bo już mówiłam tyle razy, ale już sobie skończyłam i tam spoko. To już wiecie.
No i do tego dzieci i tamte, a straszliwe młode damy skończyłam. Ostatnie opowiadanie jest super, bardzo mi się podobało. Ja już recenzję wrzuciłam. Ktoś jeszcze gdzieś widziałam opinię, bo ja jakby nie czytam zanim zrobię recenzję, żeby broń Boże się czymś nie zasugerować. Wiecie, jak czytacie coś na dany temat, to później nawet nieświadomie możecie to wziąć jako własne, no bo gdzieś wam tam się kołacze, tak po prostu plagiaty niektóre wyglądają, albo bardzo podobne rzeczy, że ktoś się nawet nieświadomie inspirował, wiecie, no gdzieś zasłyszeliście, no i potem mówicie tak samo, więc ja chcąc tego uniknąć nigdy nie oglądam ani nie słucham recenzji, zanim ja nie zrobię swojej. No, a potem to sobie już oglądam i tutaj jeszcze było dużo głosów o tym, że to są właśnie takie baśnie dla dorosłych i faktycznie jest ten świat taki baśniowy. Ja cały czas powtarzałam w recenzji, że magiczny, ale no baśniowy pasuje jak ulał. No, także patrzę, przez te 2 tygodnie skończyłam te książki. Oczywiście niektóre już były, jakbym byłam w trakcie, a więc tylko skończyłam, ale no i tak, bok jest tak gruby, że spoko będzie podsumowanko tego miesiąca. No i tyle. To na ten weekend to wszystko. Ja wam życzę udanej majóweczki. Uważajcie tam na siebie. Pamiętajcie, że jakby upicie się to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Przynajmniej nie takie, żeby potem mieć z głowy cały następny dzień. Ja teraz wolne jest dla mnie takie długie. Każde. No bo jakby nie piję, bo karmię piersią i już nie muszę cierpieć na następny dzień. Nie mam kawusi, bo jest już późno, ale życzę wam smacznego grillczyka i tak, i bądźcie bezpieczni. No to pa, pa!